Forum składać się będzie z szeregu powiązanych ze sobą tematycznie konferencji, mszy świętej, modlitwy, śpiewu, modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie oraz świadectw. Forum charyzmatyczne, podsumowując, to czas pojednania, pokoju, miłości i radości. Zatem prośmy, aby Duch Święty wypełnił nas duchem radości i uwielbienia. Nasz miłosierny Ojciec, Bóg Wszechmogący, pragnie dotknąć nas swoją miłością, która leczy i uzdrawia. On jest jedynym, który może odmienić nasze życie, lecz my musimy, bracia i siostry, otworzyć nasze serca i oddać się w pełni zaufania Jego woli. Gościem tegorocznego 6. Forum Charyzmatycznego jest ksiądz Piotr Glas, który gościł w naszej parafii na ubiegłorocznym 5. Forum Charyzmatycznym. Ksiądz Piotr Glas święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1989 roku. Jest kapłanem diecezji Portsmouth w południowej części Anglii. Ksiądz Piotr sprawuje posługę kapłańską w Gasport, jest proboszczem tamtejszej parafii i jednocześnie posługuje jako diecezjalny egzorcysta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspaniale to być z nami znowu. Naprawdę wspaniale. Bogu dziękuję dzisiaj, że po raz drugi mogę prowadzić forum charyzmatyczne. Mówi się, że dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi. Więc zastanawiałem się, czy w ogóle powinienem przyjeżdżać drugi raz. Ale to nie mój pomysł i mówię, jeżeli Pan Bóg chce, to będę tutaj. No i tak stało się. Specjalnie w tym roku mojego jubileuszu kapłańskiego, 25 lat, dokładnie w tym roku mija. Także mam za co Bogu dziękować. I dziś myślę, że ten specjalny z Wami weekend spędzony będzie tym weekendem podziękowania Bogu, mnie osobiście, tu w moim sercu, za niesamowity dar kapłaństwa i tej łaski, której otrzymałem 25 lat temu. Proszę Was o modlitwę i dziękuję serdecznie za to, co robiliście w ostatnim roku. Wiem, że było chyba 6 margaretek i wszystkim mówiłem dookoła, słuchajcie, w Chicago miałem 6 margaretek i modlą się za mnie tam za oceanem. Wszyscy mówią, to jest niemożliwe, to jest chyba najpiękniejszy dar, jaki Ci mogli dać tam ludzie. Także dziękuję wszystkim, którzy wytrwale modlą się za mnie i modlcie się za wszystkich kapłanów w tych dzisiejszych, bardzo trudnych czasach. U Was wszystko dobrze? Czy wszystko dobrze? Czy dzisiaj mierzycie mi czas, czy jesteśmy tutaj z radością serca? Ktoś się spieszy? Nie. Nikt się nie spieszy. Wiem, że przyjechali ludzie z bardzo daleka, nawet z Kanady, z Toronto. Także witam wszystkich, którzy przyjechali na to forum. Na pewno nas będzie przybywać z biegiem możliwości jutro i potem w niedzielę, kiedy będziemy kończyć. Moi drodzy, to jest nasz czas. To nie jest czas jednej godziny i musimy już uciekać, co żeśmy tam zrobili, msza święta jest odbyta. To jest czas, który dajemy Panu Bogu. Każdy chyba z nas przyjechał dzisiaj wieczorem, może po pracy, po szkole, zmęczeni, przyjechaliście z daleka. W jakiejś intencji? Ostatnią rzecz, jaką bym chciał usłyszeć, bo mnie coś boli, bo chcę być uzdrowiony. To nie jest motyw do przyjechania tutaj. Tutaj jesteśmy po jedno, w jednej sprawie, abyśmy byli napełnieni Bogiem. Abyśmy Jemu tu powiedzieli dzisiaj, kocham Ciebie. I te piękne hasło, przyszedłem rzucić ogień na ziemi i bardzo pragnę, żeby on zapłonął. Zobaczcie to serce. Ja pragnę, żeby zapłonął w moim sercu na nowo i żeby zapłonął w każdym z Was. Dlatego musimy się modlić, zanim rozpoczniemy mszę. Pomodlimy się i potem zaśpiewamy uwielbienie Bogu. Jeżeli ktoś może, to proszę powstać. Jeżeli ktoś nie może, to proszę siedzieć. Moi drodzy, otwórzmy się teraz na łaskę Ducha Świętego, na modlitwę. Naprawdę nie ma tu czasu na
na udawanie, nie ma tu czasu na wstyd. Tu jest czas na otwarcie się. Moje serce i Jego serce, nasze serca i Jego serce. Otwórzmy się na tę modlitwę. Będę teraz prosił Ojca Wszechmogącego, naszego kochanego Ojca w niebie, o to specjalne błogosławieństwo na forum dla nas wszystkich. Dla tych może, co jeszcze podróżują, którzy przyjdą jutro czy w niedzielę. Za tych, którzy się wahają i nie wiedzą, czy przyjść, czy może to nie jest dla nich. Obejmijmy tą modlitwą naprawdę wszystkich. Ojcze, zapraszamy Cię do naszego spotkania. Zapraszamy Cię do tej pięknej świątyni. I chcemy wyznać, że bez Ciebie sami nie możemy zrobić nic. Nasze zdolności, nasze mądrości i dary nie znaczą nic. Znaczą nic bez Ciebie. To tylko my i nasze wysiłki. Kiedy w Twoim namaszczeniu małe dzieła stają się nadprzyrodzonymi dziełami dla Ciebie, nagle wydarzy się cud i będziemy przemienieni. Twój dar będzie nam dany i nagle coś, czego nie doświadczyliśmy, nie widzieliśmy w naszym życiu, stanie się faktem. Ponieważ Ty zdecydowałeś się nawiedzić to miejsce, zapraszamy Cię, przyjdź do tej świątyni i namaść nas swoją mocą. Jeżeli nie przyjdziesz, to my sami tu nic nie zrobimy. I tak jak ofiarujemy Ci nasze spotkanie, nasze forum, Panie, weź nas na głęboką wodę. My jesteśmy spragnieni wejścia do głębi naszego życia. Mamy już dość płcizny, przeciętności, powierzchowności, udawania przed sobą i Tobą, Panie, który przecież znasz nasze wszystkie tajemnice, nawet te mroczne w naszych sercach. Mamy już dość udawania rok po roku, miesiąc po miesiącu, dzień za dniem, doświadczania tej pustyni duchowej, szamotania się w naszym życiu. Nasze serca czują, że jest inne miejsce. Pokaż nam je tutaj, w czasie tego forum, bo wielu z nas nie wie, jak tam dojść, do tej wody życia, do wolności. Weź nas do tego miejsca, do głębi naszej egzystencji i napełnij wodą czystą i zimną, aby zagasiła pożary, które płoną w nas i nas niszczą. Uwolnij nad nami, każdym z nas, namaszczenie Ducha Świętego. Teraz otwórzcie się na Ducha Świętego. Nie każdy z was zaprosi Go. Może szeptać, proszę się nie wstydzić, powiedzieć na głos, zaproście Ducha Świętego do swojego serca. Modlimy się, aby woda życia, głębokiego namaszczenia płynęła w każdym z nas, ponieważ Twoje namaszczenie już nas następuje. Chcemy Cię wielbić, chcemy Cię śpiewać, alleluja, uwielbiamy Cię. Panie i Boże nasz. Teraz w chwili ciszy nie każdy popatrzy na kogoś, kogo ma po prawej stronie. Kto to jest? I za tę osobę proszę się pomodlić. Jeżeli kogoś nie ma po prawej, to po lewej. Nie módl się za siebie, pomódl się za swojego sąsiada. O te dary, które ta osoba potrzebuje. Nie które chce, ale które potrzebuje. Pomódl się teraz. A ktoś będzie modlił się za Ciebie zaraz. Nie módlmy się za siebie, módlmy się za innych. Módlmy się teraz za swojego sąsiada. Po Twojej prawej stronie. Żeby to był wielki czas. Czas ognia. Czas przemiany. Czas uświęcenia. Namaść nas, Panie, Duchem Świętym. Namaść nas teraz. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź.
ale teraz będziemy uwielbiać Go, będziemy śpiewać. Proszę Was, aby ten śpiew szedł od samego serca, abyśmy wszyscy, aby ta świątynia, żeby nas słyszeli aż tam daleko w centrum Chicago, żeby nas wszyscy słyszeli, jak uwielbiamy Pana. Śpiewajmy teraz, chwalimy Ciebie, Panie, z numer 8. Otwórzmy śpiewniki i z całego serca otrzymajmy to namaszczenie Ducha Świętego. Numer 8. Śpiewajmy wszyscy. Tak, gotowi jesteśmy. Podziękujmy za wszystko. Za chwileczkę rozpoczynamy Eucharystię i proszę Was, otwórzmy się na śpiew, na odpowiedzi. To jest uwielbienie Pana, to jest nasz czas, to jest ten jedyny moment, może ostatni dla niektórych z nas, aby znaleźć Chrystusa, aby otworzyć się na Niego.